Dzień dobry, witajcie. Były najlepsze, znaczy w sumie na początku były najgorsze, później najlepsze, później raz znowu najgorsze. Tym razem, premki ósmego tieru, które zdecydowanie najlepiej umijać bardzo szerokim łukiem. Narobiło nam się tego poprzedni materiał o premkach, był w sumie jakieś półtora roku temu i wtedy ciężko było mi uzbierać ogólnie tierowo. Tam była chyba jakaś szóstka, piątka, były Z2, ósemki i coś więcej. A tym razem mam materiału na top 5 najgorszych. Probleme ósmego tieru nie wykluczam, że na inne tiery i ogólnie jakiś taki podział powstanie jeszcze dodatkowo. Jak zwykle w piąteczek, ostatnio topka, a raczej odświeżona topka. No i tak jak wspomniałem, tutaj można powiedzieć nawet nowa topka, bo tylko i wyłącznie. Ósmy TR. Oczywiście wyjaśnię przy każdym okręcie dlaczego akurat znalazł się na tym miejscu i, i dlaczego nie warto raczej go zakupywać, dlaczego warto go w zasadzie omijać, no i jego największe minusy, ale postaram się też znaleźć jakiś mały plusik w tym, żeby nie było, że tak hardkorowo hejtuję to gdzieś tam jakieś coś, jak już komuś poleci z jakiegoś kontenera. To żeby nie było, że jedynym jego plusem. W zasadzie wszystkich tych okrętów plusem to jest to, że jak już poleci z kontenera, to nie poleci nigdy więcej. No chyba, że go sprzedacie ewentualnie, no to, to tak. No i cóż, to będzie oczywiście moje top 5. Możecie się z tym nie zgadzać, ja nie poznam w komentarzach waszą topkę, może jedynkę, dwójkę, trójkę macie takie okręty, które gdzieś tam kupiliście, poleciały wam z kontenera świątecznego i nienawidzicie nimi grać. Myślę, że tu będzie całkiem ciekawie w komentarzach, bardzo chętnie poczytam i także podzielcie się swoimi wrażeniami z potężnych premek 8 tiera. A tych premek się teraz narobiło. Mamy tego trochę tutaj na ósmym tierze, więc cóż, nie będę przedłużał tyle słów wstępu. Zaczynamy od Constellation. Moje top 5, czyli piąte miejsce ostatnie na liście to jest pseudo pancernik, bo tak naprawdę to nie miał być pancernik, ale jednak wyszedł pancernik. Mamy wielkiego kloca potężnego, ogromny na 8, tierze, który ma niby celne 406, ale to są jednak 406. Brakuje tutaj czasami trochę. Jak dla mnie, gdyby to poprawiono przeładowanie, tak naprawdę, bo mamy w sumie. 8, dział 406, co obecnie jakiegoś wielkiego, wielkiego showu na 8 Tierze nie robi, ale to nie jest największym problemem. Największym problemem jest rozmieszczenie pancerza, czyli 27, 32. Tutaj niby mamy 57 i tu pokładu 57, tylko że niestety do tego mamy w cholerę nadbudówek po 19, tu 27, tu 27. On ma niby trochę warstwowego pancerza, ale tu pod spodem też nie ma jakoś super wiele tego, bo to jest 178, 57. No. Szału nie ma. Ogólnie wielki, ogromny, wcale nie tak trudno go trafić, podatny na torpedy. Do tego w zasadzie dziewiątki, dziesiątki masakrują go i to masa, masakrują go masakrycznie, tak? Jego w sumie jedynym największym plusem to jest radar, bo jest to jeden z trzech obecnych pancerników posiadających radar. 10 km, 30 sekund, więc jakby nie patrzeć, no fajnie, że ewentualnie sobie wyświecimy ten niszczyciel, no ale tak naprawdę mając 30 sekund przeładowania, może, może przy odpowiednim użyciu adrenaliny, Zdążymy gdzieś tam zmieścić drugą salwę w tego DDK. Jeżeli będziemy dobrze, będziemy dobrze kombinować, w sumie nie wygląda wcale tak źle. Gdyby poprawiono mu przeładowanie lub opancerzenie, no to wtedy może, może warto byłoby się nad nim zastanowić. Jeżeli chodzi o kapitana, to maksymalizujemy przeżywalność, tak? Jeżeli już chcecie nim grać, poniesie was, poleci wam gdzieś i ogólnie szaleństwo, no to tak prezentuje się kapitan. Moduły widzieliście przed chwilą, tak o, o się prezentują. No i cóż, raczej yy, radzę się od, yy, od niego bardzo szeroko łukiem, oddalać, ale w tym zestawieniu są o wiele gorsze okręty, więc spokojnie Constellation no, wśród premek, zwłaszcza wśród premek na 8 gdzie mamy do wyboru Alabamę, Masę zaraz potężną Karolinę, Celer no to Constellation odstaje od nich dosyć, dosyć konkretnie pomimo tego, że one też mają ten sam kaliber no to jednak trochę więcej trochę więcej możliwości, trochę więcej pancerza <noise> więcej dodatkowej Ogólnie trochę więcej wszystkiego, a Constellation gdzieś tam zostaje z tyłu. Czwarte miejsce na mojej liście zajmuje Oczaków, lekki krążownik, któremu, który niby ma wszystko, ale jednak nie do końca. Mamy tutaj Hydro, mamy radar, mamy dopałkę do pelotki, mamy Torpedy, mamy apki, mamy Haeki Tylko, że w tym wszystkim brakło jednej najważniejszej rzeczy. Zazwyczaj, jeżeli mamy do dyspozycji lekki krążownik, to ma on chociaż jakieś konkretniejszy DPM. A tutaj mamy artylerię, która ma 152 mm, 6,1 przeładowania, 15,6 zasięgu i do tego mamy tylko 30 tysięcy HP. A jeszcze więcej, to oczywiście jak na leki krążownik mamy karton gips pokryty jeszcze większą ilością karton gipsu. Co prawda mamy to 25, a biorąc pod uwagę, że niektóre krążowniki na tym tierze potrafią mieć mniej, więc do no, chwała i w ogóle, no to jesteśmy okrętem ze szkła. Który nie dość, że za wiele nie może zrobić, rozrzuca na maksymalnym zasięgu bardzo, bo te 150 dwójki mają całkiem spory rozrzut. To jeszcze tak naprawdę znikamy na salwę. Niestety nie przyjął się. Zdecydowanie lepszym pomysłem byłby Bagration, który ma troszkę lepsze opancerzenie, ma lepszą naprawkę. Co prawda kąty wychyło i tutaj są 180, no ale jednak sprawdza się o wiele lepiej. Oczakowa wyciągam wtedy, kiedy. Kiedy stream chce się pośmiać i, i wtedy się to sprawdza, bo zazwyczaj się dokończy kończy niezłym zgodem. Bywały bitwy, całkiem ciekawe na Oczekowie, ale szczerze powiedziawszy, brakuje mu i to zdecydowanie bardzo brakuje. Mamy oczywiście radar i całkiem przyjemny, bo 10 km 20 sekund działania, no ale niestety. Ten DPM w te 20 sekund trochę średnio, trochę średnio daje radę, dlatego musimy się mocno wychylić, żeby móc z całej burty walić do potencjalnego niszczyciela, tudzież innych okrętów. No i wtedy wiecie, jak to się kończy. Wtedy się kończy się to szybkim zgonem. Do widzenia i następna bitwa. Niestety, oczaków w obecnej formie, no tak średnio w dywizjonie. Jak najbardziej w dywizjonie jako okręt wsparcia razem z radarem z Hydro, jakimś ledeczkiem, który nam zostawi dym, no to tutaj już się zaczyna robić ciekawie, wtedy do Oczaków może pokazać, może pokazać jakiś, mm, jakiś pazur. Niestety samotnie tego pazura nie pokaże. Tak się prezentują, tak się prezentuje zestaw, można sobie dorzucić jeszcze poprawiony sprzęt eksploatacyjny, żeby wydłużyć właśnie trochę hydro i trochę radar. Niegłupim pomysłem to będzie, no a tak się prezentuje reszta. Gramy głównie hajekami, palimy, palimy, a z tym paleniem też tutaj wychodzi średnio ze względu na to przeładowanie. Nawet jak już tam się uda coś podpalić, no to zaraz się schowa i ugasi, więc to palenie też tu wychodzi. No tak właśnie średnio bym powiedział. Także też odradzam raczej omijać, ale nie jest jeszcze aż tak bardzo źle, tak jak wspomniałem, gdzieś tam w dywizjonie jak najbardziej może pokazać pazur. Następny na liście, czyli miejsce trzecie siliwangi czyli w sumie ogniewoj, i tylko, że azjatycki, skopiowany, coś tam dodane, coś tam zamienione, zrób tak, żeby się facetka nie skapnęła. Ja osobiście był moment, że bardzo lubiłem się z tym niszczycielem, mimo to dalej uważałem go za jeden z gorszych, bo jak się od, od jakiegoś okrętu nie wymaga, to nagle nawet fajne bitwy wchodzą. E, można nim coś tam podziałać, tylko musi siąść naprawdę bitwa, przeciwnik współpracować i tak dalej, i tak dalej, co oczywiście, jak wiemy, nie zawsze się zdarza. Co, co jest jego największym, zacznę może od plusa, to połączenie Hydro z Dymem, mamy 3,8 na 5,5 km hydro plus dym, tylko że problem polega na tym, że to są 130 o 4,8 przeładowaniu, tutaj w sumie już tym budowanym przeładowaniem i jest naprawdę źle. Nawet jak już sobie coś wyświecimy i tak plunkamy co te 5 sekund i pyk, 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 5 sekund, pyk, pyk, 5 sekund, pyk, 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 pyk. tylko że w tym pyk, pyk, jeszcze przy tej żywotności, przy 20 tysiąca HP, jeszcze jako tako może i wytrzymamy, tylko że jak nam się trafi... Dowolny inny niżscieciel ósmego tieru, na przykład taki loyang jest w stanie nas, również z Hydro, jest w stanie nas bardzo szybko rozstrzelać. Znacie dzięki tym hapiakom to może nie tak bardzo szybko, ale ono o wiele lepiej sobie poradzi z rozstrzelaniem nas niż my jego, więc... Wtedy nagle zabawa z, zabawa z hydro gaśnie, maleje i tak dalej. Do tego torpedy tylko na krążowniki. Mamy torpedy głębokowodne, to dobrze, chociaż że krążowniki udziela, uderzają. 68 węzłów, 10 km i tak dalej, więc coś tam tymi torpedami idzie zrobić. I w sumie musi tak naprawdę na tych działach nie zrobicie zbyt wiele. Musi siąść bitwa, że przeciwnik poszuje i torpedy wejdą. No to wtedy nawet idzie coś tam, coś tam ciekawego, nawet obrażeń, coś zrobić. Tu moduł na torpedy wrzucony, bo tak jak wspomniałem, tymi działami to. Raczej się nie przejmujcie. No i dlatego mówię, że ten okręt jest mm, tak... To jest odwrotność oczokowa. Oczaków ma wszystko i nic, a ten nie ma nic i wszystko tak naprawdę. Bo mamy hydro, niby mamy dobre działa, bo 130 mm, ale ze słabym przeładowaniem. Niby mamy ciekawe torpedy, ale no przydałoby się im trochę prędkości. Więcej. No przyjemny spot, bo to wotne, więc jest tam czasami niezłą niespodziankę możemy zrobić. No ale... No właśnie, ale... Tak poza tym, to nie jest zbyt ciekawie. Kapitan prezentuje się następująco, tak jak wspomniałem, torpedy mocno. Za ostatnie trzy punkty bierzemy sobie adrenalinkę i wtedy jak nas już obiją nawet po twarzy trochę, to może być, może nie być aż tak źle, ale jest źle. Więc ja osobiście, poza wyglądem, bo wygląda naprawdę kozacko fajne Matekamo, no to przemówiłem, przez jakiś czas go męczyłem po to, żeby spróbować z niego coś wykrzesać, ale... Dalej uważam, że jest to właśnie jeden z gorszych, jeden z gorszych okrętów na ósmym tierze. Drugie miejsce, top 2, no to Anhalcik. Myślę, że tutaj jakby. Świeży okręcik, niedawno dodany, recenzja świeżutka. Jest to według mnie jeden z najgorszych pancerników. A w sumie w tym zestawie, nie, to jest najgorszy pancernik 8 tieru. Zdecydowanie w tym momencie, bo w zasadzie mm, niby mamy dodatkową, ale jej nie mamy. Niby mamy, działa, ale to jest patologia. No i w teorii mamy pancerz, ale tak naprawdę go nie mamy. Już także tak powiem, dla tych, którzy nie widzieli recenzji, skracam, że tak powiem. Mamy. 5 potrójnych 305, artyleria, 300, przepraszam, to są 350, przepraszam, które mają 271 rozrzutu metrów, tak, mamy potężny zasięg 21,1 km, do tego sieje masakrycznie apeki, to jest w zasadzie tak jakbyście kamieniami rzucali. Tak, bardzo mocnym. Teraz krótka recenzja. jakbyście rzucali kamieniami, głównie się nim gra na obekach, które mają 4000 tylko alfy. Fajna penetracja, 88 mm, bo to Niemcy, No ja tylko 4000 alfy, bo to Niemcy, bo taka jest charakterystyczka, charakterystyka niemieckich pancerników, ogólnie niemieckich okrętów, że mają wyższą penetrację, ale niższą alfę na hajakach. W każdym razie jest. Z artylerią główną jest źle. Dodatkowej, niby 8 pojedynczych 150, czyli po 4 na burtę, po 3 105 też jest w sumie całkiem, całkiem ciekawie tutaj, no ale nie jest jej na tyle. Można by tu jeszcze co nieco poupychać gdzie nie gdzie dodatkowej, bo jest jej na tyle mało, że nie ma sensu. Znaczy w sumie jest jej na tyle, że coś tam się poplumka, ale jest jej na tyle mało, że w zasadzie nie ma sensu go robić pod dodatkową. No i przy tej manewrowości, przy tym skręcie, przy tej wielkości okrętu który wyka torpedy aż miło, zapomnijcie, żeby podpędnąć bliżej. Nie, nie, zrobili powolnego kloca do walki pseudo-zwarciu, który w teorii ma całkiem przyjemny pancerz. Bo 32, tu jest, 100, tu jest 50, 170, pokładu 50, tu mamy 250, tu mamy z tyłu też pasa pancernego kawałek. Tylko że niestety to jest jeden z tych Niemców, który łyka w cytadele, bo nie ma aż tak dużo pancerza warstwowego, a łyka całkiem konkretnie. No i tu już jest tak, że podchodzimy sobie bliżej. I w teorii, gdzie na takim tyrpicu weźmiemy burtę weźmiemy gdzieś tam przebiciami, no i wiadomo, zadziała saturacja, to tutaj weźmiemy z i ta saturacja już nie zadziała i wtedy boli mocno. I do tego jak już podpłyniemy, to w zasadzie nie mamy szans, żeby się odsunąć jakoś bardzo. To w zasadzie to jest połączenie wielu najgorszych cech pancernika jakie mogłyby być. Snajper z niego żaden, bo jest. Mega niecelny. Brawler z niego żaden, bo jest ani manewrowości, ani dodatkowej, ani pancerza. W zasadzie tak się prezentuje zestaw, jeżeli chodzi o głównym... No tutaj normalnie na Niemcu to się używa? baterii główną, ale używam obrotu głównej baterii, bo kręci się ta bateria też w swój czas, więc gramy tutaj głównie daleko na hałekach, bo to jest jedyny sens, jedyna możliwość, żeby coś tym pancernikiem ugrać. Jeżeli podejdziecie tylko coś bliżej, to jesteście od razu nowani Ma to tak oczywiście też, kapitan, pod, pod przeżywalność, bo jeżeli chcecie coś z nim zrobić w bitwie, to musicie zmaksymalizować przeżywalność, bo on sam bazowo jej praktycznie nie ma. Do tego trochę nadbudówek, więc hajaki tutaj bolą. Odporny na hajaki jest, to trzeba mu przyznać. Może to uznałbym jakimś plusem, ale sam, tak poza tym jest hmm, bardzo mocny. Mech na 10. No i oczywiście moje top 1, czyli Tiger 59. Myślę, że tutaj, co po niektórzy nie są zaskoczeni, może spodziewali się, że go nie będzie w tym zestawieniu. Niestety jest, jest pancernik brytyjski. Tak, pancernik. To był taki żarcik prowadzącego, jest to krążownik, ale tak potężnie opancerzony, że prawie go pomaliłem z pancernikiem. Nie no dobra, koniec żartów. To jest jeden, to jest najgorszy obecnie okręt premium 8 tieru. Według mnie osobiście ani tym nic nie postrzelacie, ani tym nie wytrzymacie, ani w zasadzie no radar ma, no radar, no to ten, macie radar w połączeniu z dymem, nie, fajną naprawkę też, spoko, 794 i na 20 sekund działania, więc no ogólnie spoko przy okazji moduły. Yy, macie, macie apeki, yy, które mają 3,2 3, 2 sekundy przeładowania, tak, mamy dwie wieże, yy, z przodu jedną podwójną i z tyłu jedną podwójną, tak, to jest, i to jest cała siła, to jest tyle jeżeli chodzi o możliwości ofensywne tego okrętu, chociaż... Na jeszcze ataki lotnicze, to i tak dobrze, że dali ataki, bo tu by się bomby nie zmieściły pewnie, więc dali ataki lotnicze zamiast bomb. Yy, tak. Mamy co prawda na tych apekach poprawiony kąt rykoszetów i tak dalej. Yy, tylko, że. No właśnie, tylko, że mamy gówniany DPM, i w zasadzie sobie plumkamy tak. O, jak sobie nawet ustawimy się w dymie, to jest nas łatwo skontrować, bo jest ogromny. Jest go łatwo z, dymią, z dymu wyciągnąć, bo jest wysoki. O pancerze, nie też jest potęgę. Właśnie wspomniałem na początku, zapomniałem pokazać. 25, 25, 83, 25. No i, i to by było na tyle. Yy, tak, właśnie. Do tego mamy też jeszcze potężne 33 tysiące apeków. Więc jesteśmy takim pływającym kartonikiem, który. Znika od samego patrzenia. Do tego sami nie możemy nic zrobić, bo mamy mm, APK. Nie no, fajnie, jak przeciwnik współpracuje i pokaże nam burtę, to nawet w jakiś krążownik Cytadela może wejść. Nawet wejdzie jakaś. Tylko że to najprawdopodobniej musi być też Tiger z drugiej strony, który pokaże na pełną burtę. Bo jeżeli czy przeciwnik chociaż trochę używa swojej głowy, no to ustawi się frontem i w zasadzie no, zrobimy całe nic. Niszczyciel ustawi się frontem? Rykoszety. Wszystko, co się ustawi frontem. Ole I to by było, jeżeli chodzi o potęgę y, głównej artylerii tego, y, tego krążownika. a Oczywiście, to co ostatnio odkryliśmy jako ciekawostkę, największym jego plusem poza oczywiście radarem połączeniu z dymem jest też to, że jest to najcelniejszy okręt obecnie w grze. Ma najmniejszy rozrzut obecnie, bo to jest w sumie celniejszy, rozrzut to tak wiecie. jest to obecnie naj, naj, okręt, który ma najmniejszy rozrzut w grze, więc jest to jego. No, game changer mocno. Tak tak naprawdę, nie, tak, zapomnijcie w zasadzie o każdym okręcie z tego zestawienia, który znaczy, może tak, top 2 zapomnijcie o to okręto, Anhalt, masakra Tiger, też nie Siliwang, jeszcze coś idzie pograć, o czekowym w sumie zresztą też no, Constellation, coś tam z Radarem te 406 jak nam coś pokaże, to też idzie, ale te pierwsze trzy w porównaniu z tymi dwoma ostatnimi, a z Anhaltem i Tigerem, to są naprawdę przyjemne okręty, wam powiem ta dwójka zamyka całkowicie obecnie. No naprawdę, umijajcie bardzo szerokim mukiem, odradzam. I Tiger jest no naprawdę. Zresztą, jak Wam gdzieś poleci, pogracie, Nie twierdzę, że no, nie znajdzie swoich amatorów. Widziałem ostatnio typa, który, dobra, nieważne, może to nie jest ten, A, to nie jest może dobry moment na ten materiał. W każdym razie, dajcie znać w komentarzach, jakie są według Was najgorsze. Piątego, nie, ósmego tieru. Mówiliśmy tu o ósmych tierach, więc mówimy o ósmych. O piątkach może powstanie oddzielny materiał. Także tak, dajcie znać. Ja dziękuję. Jak zawsze zapraszam na inne materiały. Nie pokazałem jeszcze chyba kapitana, chociaż w sumie jakby ktoś był na tyle szalony i ten to tak się prezentuje kapitan. Tak, więc dziękuję. Jak zawsze zapraszam na inne materiały. Jeszcze raz i trzymajcie się, hejo. Pa, pa.